Masy strontowe jest 264 odcinek sezonu 7. Jestem pies kocu, bo oczywiście pies mi oświnił. I teraz się piorą, to może słuchać pralkę. To jeszcze miałem powiedzieć. Już jestem w koleżanko, że kto ma powyżej 50, tylko to nie składziłem. Może i nie jest. Ale że jakiś tam dzieciak chyba jako papi zaczął tą jakąś rywalizację w tą stronę, to wszystko się zaczęło się rozpętywać. Trzeba się wszystko robić, halo, tamte. Każdy ogląda swojego youtubera tym stylu, ale później chyba się mnie spytała, kogo chcę oglądać lub kogo musiałbym zmuszony, to mówię, że ani Evrona, ani Xayo, to ukończenie mówi, czyli Xayo byś oglądał. A takie, co przecież chciałem, nie będę ich ani jego oglądał, ani tamtego, bo nie, po prostu nie chcę ich po prostu oglądać, wolę bardziej będzie oglądać, albo zobaczyć kogoś tam innego, bo bardziej pogląda się po tą komentarii, takie te wszystkie w tym stylu, to ona te mi później zaczyna taka plątanina głupot, że halo i tak dalej. Każdy ma swoje zdanie w tą stronę, ale by się kłócić tylko o to, co robi, no to takie fajnie wiedzieć. No pewnie jak zdążę nagrać odcinek, to potem jeszcze 10 minut i będę musiał wziąć koce, bo jeszcze po 10 minutach odcinka, mówiąc bardziej po odcinku, czy jeszcze co 10 lub 5 minut jakiś tam odcinek, no po odcinku, no to tam, no zrobię to tam, nic nie jest problematyczne z tym. No jest to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no to nie macie, krówko. Zostajesz z tamtymi. 6 chyba, jak dobrze pamiętam. No i mamy 14 skór, mam nadzieję, że to starczy w jakimś stylu, więc no. Ten odcinek też będzie taki sam jak ten wcześniejszy pewnie, bo nic innego by nie robić, no to mam na potęgnie, nie wziąłem tych. No to wracamy tu i bierzemy te. Muszę 23. Psa nie ma, no to pewnie położył się przed pokoju, sta. I no dobra. Chyba więcej niczego innego nie muszę mówić, bo to trochę dziwne było. Powiedział, że nie oglądam tych ani tych. No powiedział, że nie oglądam ani Evrona, ani Xayo, to on powiedział, że czyli Xayo, to takie co? To takie déjà vu mam? Bo to jest takie aha, bo tak, bo jeśli go nie oglądam i tamte, i tam tylko i też dwóch osób nie oglądam, no to znaczy, że tam będą tego oglądam, więc takie co? Takie co? Bo nie wiem, może ich nie oglądam, ale żeby on tam chyba jakiś dzieciak podszywający się pod papierze, to tam nie wiem. Powiedział, że Evron, no to mój kolega z drugim kolegą się odpalili, no to że ten, no to później tam koleżanka powiedziała plus jeden, i to później zaczęło się i tak dalej, no to dobra, ich sprawa, każdy ma swoją opinię, ale nie wiem, czy później to się jakoś zaczęło na nich siadać, czy coś nie z tym, że ten się teraz pewnie chyba nie będą lubić, w tym stylu, to tak pewnie tak będzie, znając to, że nie będą się zaraz lubić, to w tym stylu. Zobaczymy. Się to rozwinie, bo to trochę takie dziwne w tą stronę lecząc z tym. Minuta jeszcze, może chyba będę mógł się je rozmnożyć. Zobaczymy. Jak najwięcej krów. Jak najwięcej tego wszystkiego. Tym szybciej do postawienia. Enchanty krzyżują postawić, ale to nie wiem, jaki 10 level będzie. To wolę, jak będzie, nie wiem, z 30 tych pokrzelfów, coś w tym stylu. Tak minimum mam nadzieję. A ja mam pokrzelfów, w sumie sam nie sprawdziłem. 4 zrobiłem chyba, jak dobrze pamiętam. A ile mam teraz? 10? 7? 6 mam. No to trochę będzie jeszcze tego wszystkiego, bo musimy znowu iść do krów, to robić i może jeszcze noc, więc creeper niech się porespią. I to tak trzeba te ciągnąć rzeczy dookoła w tą stronę. A nie, czy on się uda. Jakoś udaje to na biegu też. No niestety. Taka. Aha.
Nie, nie dam, szkoda, wciąż to dałby. Tam jest też osioł, planciwo. No i was już mogę. No to tej krowy nie mogę pewnie. Nie, ile was jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. I walnam ją. Pokręcie i przestanie już, bo to z wiaderka było, czy z marchewki, więc... Ej, takiego dużego damage'a nie zadałem chyba, mam nadzieję. Nie no, no nie. O, było blisko, jeszcze tam jest. Dawaj mi tamten. Marchewki tam urosły. No dobrze, dużo jedzenia mam. Na razie nie potrzebuję jeszcze ich zbierać. Dobra. W sumie od specjalnie tak odkładam tam to wszystko, bo w sumie po co mi? W sumie... Jak tak odzyskuję, no to mogę na te sadonki, chociaż tam te dwa stek zostawić, nie, cztery, które patrzę, nie potrzebuję zostawiać je. Bo po co mi aż tyle staków tak naprawdę, już w tę minutę już? Przecież za 4-5 minut znowu rozmnożenie krówek i to wszystko takie tam. Tak tam, bo diamentów znowu znaleźliśmy, to jest fajna rzecz, czy znowu będziemy szukać diamentów, w sumie potrzebujemy znowu diamentów. No. A może w sumie polecić, ja się nie zajmę się tymi spiderami cave'owymi, że chyba po tym odcinku zajmę się nimi, bo muszę być skupiony na tym, żeby nie dostać od nich damage takiego mocnego, a żeby powiedzmy troszeczkę te, użyję na marchewkę, po to na to. To chyba tak będzie, nie kładź się spać, na początek muszę się porespić, może creepery jakieś się porespią, potrzebuję bardziej creeperów na... Szczęście. No, potrzebuję creeperów. Pewnie. Pewnie teraz mnie nie zapisz na pewno, nie? Bo nie ma jak zapisać w tą stronę, że nie skończyło się planie, to dobrze. Zobaczymy, czy to teraz aż. Oddałeś. No to ładnie. Dwie skóry. Czyli dwie książki tak naprawdę by wychodziły. A ty? Czy skóry mamy tam? No to też mogę sobie zabić, bo są mało użytkowe. I gdzieś tu było wejście. Pamiętam, no. Nie wiem, zebrałem od nich? Nie wiem. A, już jest respił zombie. Elo. Elo. Tutaj jest pająk. A potrzebujesz tego creepera. Really? Ale żeby były, kusowały się, to szybko... Mogłem to zrobić, uff, szybko i da się spalą. Są gdzieś blisko, bo je słyszę. Nie. Też tam schodź na dół. Cię spalić, bo ty się już paliłeś. Dobry ten pająk. No, dawaj. No i co? Jakoś nie przyszedłeś do mnie, pająku. Chyba, że nie może mięsa dawać, to by było dobre. Chyba już czekaj. Nie, jeszcze krów nie mogę. Jeszcze nie mogę krów, to szkoda. Jest! Tego zieloną osobę potrzebuję. Teraz pies mi skoczył właśnie? Nie. Tak, skoczył, no. Nie trzeba go dobrze walić. O, mogłem zginąć przez laga Minecrafta? Nie fajnie. W tą stronę, żebym nie chciał ginąć. Dobra, w sumie zaraz minutę poczekamy i będzie pewnie może już się rozmnożyć. Pewnie to będzie już zaraz chwila. Chyba już nie mamy tych
papieru, a nic w tym stylu, czyli bardziej brakuje nam zdjęć skórowych, bo ile tutaj zostało, no dwie książki, 6 bookshelfów, tutaj powinno być skóra, czyli ile mam skóry? 10 skóry, no to mam 10 książek tak naprawdę, a nie mamy papieru bardziej, więc no. Te 30 bierzemy na spokojnie, drop the mob tutaj, tu, tu, no. I no, lecimy, jest, pewnie już będzie można je rozmnożyć. Pewnie to już będzie możliwe rozmnożenie ich na luzie. No, zombie zginą. Czyli mięsa zombie nie duży, no. Dobra. Ja mam, mamy dużo krów małych. To jest ich bardzo dużo, ale one młode nie dają skóry, więc jeszcze pewnie raz rozmnożymy lub dwa. Zależy ile nam starczy, no i idziemy znowu tem. W sumie chyba nie muszę się zbierać, bo mam 3 staki jeszcze mi zostały niezjedzone, więc no. Czy pójdziemy do netelu, czy w sumie zrobimy te... Może byłoby spróbować. Nie mam copy save'a na to, że tu jakbym zginął teraz. To musi ta tarcza wytrzymać i zabijemy kilka tych magma cube'ów na tą naszą. Na te. Na potki, na fire. Na odporność i później po odporność. Na debrisy bardziej, żeby debrisy było jak lawa spadnie. Zobaczymy ile potrzebujemy debris, chyba tam 32 debris potrzebujemy około, czyli pół staka debrisów, no. Bo to przepalamy i to jest złoto potrzebne, a my złota dużo nie mamy. To jakoś to złoto będzie trzeba zdobyć. Czyli kopiąc tamte te pewnie. No a pewnie kupiąc tamte wszystkie samorodki, to przerabiać na złoto. No też to 30, no, 32 i 32 złota potrzebujemy, czyli tego 32 i tego 32. Czy mnie swędzi nos? Halo. Konie, w sumie może pozabijać konie, będziemy mieć więcej skóry na wypadek, jeśli nam się nie urosną krowy. No jedna skóra, mogłeś podzielić najlepiej, żeby się dawały konie. No. Niestety potrzebuję skóry, no to... Jeśli potrzebuję skóry, to niestety tak to bywa. Chyba że robimy na następnym sezonie farmę koni po to, żeby mieć skórę. To jako tak miałoby sens tutaj trzy krowy. Nie jest mi się. To jest ten cave, tak? To jest jakiś jeszcze inny. Tu się dwa łączą cave'y, bo ja to widzę. Jest to medek. To jeszcze jest inny cave, to ja tylko nie zauważyłem cave'u. Tu mamy blisko siebie dwa cave'y. Trzy. Czy nawet cztery, bo tutaj jest podwójny tak naprawdę. I tutaj też gdzieś jest podwójny, czyli... Ty nie dałeś koni? Tak, koni. Daj skórę. Daj skórę. O, skóra. No 9 skór. Więcej skóry będziemy mieć zaraz niż potrzebujemy tego. Nie. No nie, to ty, już. 11, czyli mamy już 21 chyba, jak dobrze wiem. O, no to trochę skóry będzie, mam nadzieję, że dużo będzie. 13. No to nie dał, no niestety. Ten dał. Jednego zostawię, że później będę chciał rozmnożyć te konie. Chyba jabłko się da, nie wiem, nie pamiętam. Marchewko na pewno nie. Miałem iść w sumie to koni. O, tutaj jest jeszcze koni urósł. No to... No, kot też killnę. Mogę tam tego killnąć, a tego zostawić pewnie. Jaką kolejność mogłem zmienić? Widziałem chyba, że Enderman się tepnął. On ucieknie, zanim zdążę do niego dojść. Rybku też musiałbym na niego spojrzeć. I się z nim bić specjalnie. No już uciekł nam. Ta? Gdzieś się wytepał. Ta, mi się wytepał. No, szkoda. W sumie jakbym teraz wrócił, to tak naprawdę byśmy mieli do zmierzenia krowy. To w sumie wrócimy.
zajęliśmy się czymś, zająłem się czymś innym na odcinku niż iść do portalu. W sumie trochę też dobrze, bo nie zrobiłem save'a przed iść do portalu, to może to będzie dobre, tą stronę. Dobra. O, nie, Minecraft nie musimy przecinać bardziej, szczerze. Dziękuję, do widzenia. No. Coś jeszcze, chyba to tyle będzie z tego odcinka. Tam są też kropy, widzę. My idziemy już do chaty. Tworzymy krowy. Pewnie nam się teraz zakończy odcinek. W sumie 15, czyli idziemy w 17 minucie około, czyli no. Rozmnożenie krów też 3 minuty odcinka zostanie, jak nie mniej. Rozmnożenie krów, no i takie będzie kończenie odcinka. Ale w sumie nie wiem, czy robić te czy nie. Może i to zrobię. Zobaczę, jak to wyjdzie. One przez kraty i przeszkolenie wyjdą. W sumie mam pomysł, ale czy mam... Właściwie czy mam w ogóle tą jedną rzecz potrzebną. Jeżeli mam, no to można byłoby zrobić. To by było dobre. Zależy te Soul Sand. Jak miałbym Soul Sand, no to robić ten, żeby one spadały w dół, szły do tego, żeby pójść później w górę, zrobić taki mały domek, zrobić później, żeby one znowu były spychane w dół i żeby krato była między nimi i wtedy byłoby je do zabijania łatwiej. To jest dobry pomysł, ale chyba Soul Sandu nie mam. No właśnie. Nie mam Soul Sandu, więc będzie problem z tym zrobieniem. No. Dobra, to chcę, bo mi na pewno na luzie. O, ty nie możesz. Ty też nie możesz. Niektóre krowy nie mogą. Niektóre jeszcze mogą jako tako. Dobra. Tylko musimy po Soul Sand pójść, czyli nastąpić szukanie Soul Sandu. To miałby sens w ogóle? Chyba nie. Mi się wydaje. Nie, to chyba sensu by nie miało. Jakąś stronę. Ale cóż, zobaczymy. O, już nam znowu drzewko rosło, tutaj też rośnie. Tutaj na razie nie potrzebuję, muszę kopię save'a zrobić, później pójść do netheru i pewnie albo sam poszukam tego naszego... Nie wiem, czy dziwne, czy nie mogę skoczyć, oj, a jeśli zrobię tak. No mogę, lol, nie wiem. Dobra, wstawiamy. A czy w ogóle odzyskało nam się coś z tego? W sumie mamy jabłkę na to. Na te konie. Dobra. Tak. To już na... 18 minuta już? To strasznie szybko leciał odcinek. Jeszcze sobie nie robiłem obiadu. Jest ta 14, ale... Później sobie nie robię obiadu w sumie. Więc teraz jeszcze muszę poza odcinkiem robić obiad. Nice. Po prostu nice. Dobra, czyli to odkładamy. Nam już dzień zachodzi. Creepery nam chyba wzrosło jedno, jak wiem. Tak? No, jedno nam wzrosło, czyli nic. A czy ja zabijam Iron Golema już? Nie mi pokazało. Czy no, zabijam w sumie. Tylko nie pamiętam. Chyba stąd? Nie wiem. A no tak, stąd no. To pierwsze odcinki, ja pinko, ale się dużo pozmieniało. Następne odcinki aż nam się już pozmieniało. I który mam dzień? W sumie już 50 dzień. Czy pewnie zakończenie serii będzie w jakimś 70? Lub znowu w 7 odcinku? Zobaczymy. Nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, jak wyjdzie czasowo, odcinkowo. A no. Niestety. No, nie mam teraz tego, bo na pewno tamte krowy już będę mógł rozmnożyć. Następnym odcinku pewnie, bo jeśli już minie, jak następny odcinek zacznie, to pójdę do Netheru chyba i poszukamy Soul Sand Valley albo zdobycie tych Soul Sandu i poza odcinkiem zacznę tam albo mam jeszcze jedną pomysł, jeden taki fajny pomysł, mógłbym to zrobić w sumie, to by nie byłoby głupi, w sumie to by nie był głupi pomysł. To co robię poza odcinkiem, nagrywać bez głosu. Później dawać to na YouTube jak no, na niepubliczną temę, a później pod koniec serii, albo nawet do serii, to w sumie to jest nie głupi pomysł, to nie jest głupi.
bo będę miał godzinę odcinki lub jakieś 2-3 godzinne. Tamtem i sadzą tylko później na YouTube'a. To nie jest głupie, może zastanowię się, a my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej!